Siemano moi drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku Spirit Hunter NG, w którym dowiemy się, że NG to jest coś ważnego i Kakuya bardzo tego nie lubi. Znaczy bardzo nie lubi, żebyśmy się dowiedzieli, co to jest NG. Zakończyliśmy sprawę Kubitaru, jest martwa, właściwie uwolniliśmy ją albo skazaliśmy na wieczne potępienie. Nie mam pewności, która opcja tutaj weszła. Zaczynamy kolejną sprawę krzyczącego autora z nową ekipą. Jesteście zainteresowani? Co to za ekipa i skąd się wzięła? I kto jest jej częścią? Zapraszam do oglądania. Kontynuujemy naszą zabawę w świecie demonów, potworów, legend i generalnie wrednych duchów, które chcą nas wykończyć. Zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków oczywiście, jak zawsze. Bo no tak. Dobra, wszystko się nagrywa. Świetnie. A no tak, bo nasz kumpel jest w szpitalu, a idolka jest w sumie nie wiem gdzie. Czyli co, zostaliśmy sami? Okej. Okay. Albo tylko z Hazuki. Okej. Okay. O, Boberski. Mamy ten znowu klimat, prochowiec, Fedora. Fajna muzyka. No i sorry. O. Dobra, nie przejmuj się. No. A. Czy jest w śpiączce? No tak. Wybaczcie, nie bardzo mam czas zjeść. Więc jemy sobie razem. Makaron carbonara. Zaraz zobaczymy,
Czyli w skrócie Kakuja uśpiła nam kumpla. Co do chuja? Nie mogę się powstrzymać przed tym głupim żartem. Dokładnie. Okej. No, to jest nasza nowa, najlepsza przyjaciółka i może potencjalnie partnerka. Okej. Kogo tu mamy? Kto to? A, dobra. To jest ta pani detektyw, która wygląda jak facet. Ue. Naprawdę? Było morderstwo? No co ty gadasz? Ty się nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Zainteresowanie takimi sprawami się źle kończy w tym świecie. Nie wiem, czy ten wybór ma jakiekolwiek znaczenie. Kurwa, w to nam nikt nie uwierzy, to nas wpierdoli jeszcze bardziej. Lecimy z odpowiedzią B. Aha. Dobra, ty się tam nie sraj, kochaniutka. O, fajnie by było, jakby ona nam pomagała. O, właśnie, może nam się zmienią pomocnicy. W poprzednim Deathmarku mieliśmy pomocników na każdą sprawę innych. Może tutaj będzie tak samo. Zobaczymy. No, koleżanko. Możemy coś tu zrobić? Okej. Okay. Wysrać się nie mogę, o co chodzi?
Może umyć? Dobra, nic tu nie ma. Nie można nigdzie wyjść, idziemy spać. Zresztą on mówił, że jest senny to. Shut my eyes and shut myself. Tak. Zrobimy sobie save'a. Zrobimy sobie save'a tutaj. Jeżeli dobrze pamiętam, tam wcześniej mam save'a tuż przed, praktycznie tuż przed bitwą z Kubitaru. Może sobie ogarniemy to w taki sposób, że zobaczymy, co będzie, jak spierdolimy coś. No, my się... O! Czego chcesz? Ty chujku! Czyli jednym z naszych nowych pomocników będzie Ban. Jakim jest Rose? Damy sobie na chwilę na auto. Dobra, ty. Wygląda na to, że dowiemy się czegoś. Próbuję sobie przypomnieć, czy to może ma coś z, czy to może jest związane z Mary w jakimś stopniu.
Dostaliśmy pierwszą zagadkę. Let's play, ok. Okej. Kurwa, miły facecik. Kurwa no. Ha, okej, czyli poznamy Rose za 2 dni. Nie dość, że nam powiedział, że umrzemy, to jeszcze od nas chce hajs. No tak, no w końcu to jest chujek. Nie ciesz się tak w fajfusie. Czyli teraz będziemy. Okej. Czyli walimy w Kimę. Jakby się ktoś pytał, dlaczego nie sprawdzam, czy jest coś innego, jak gra mówi, idziemy spać, to idziemy spać. Po prostu nie ma nic innego. Możemy sobie pochodzić, zobaczyć, wejść do kibla. I tak dalej, ale nic nam to nie da. Zaraz dostaniemy zapis. Więc można sobie. Dwunasty. Mamy mały time jump. Seven Mart. Fajna nazwa. Wiedziałem, że będziemy mieli kakuje.
Zabiliśmy Kubitaru. A teraz zabijemy ciebie. Znaczy niedługo. Kurwa. Kakuya ma taki szkolny podryw, nie? Jak się te dziewczyny się ciągnęło za warkocze, tak jakoś tak było, nie? To ona zabija ludzi i napierdala błyskawicami. No to już wiemy, że... Screaming Outdoor Game. Tośmy trafili na coś. Trzeba się dowiedzieć, co to jest NG, pomijając, że nazwa gry. Myślałem, że w ogóle to jest Spirit Hunter New Generation, jako że kolejne pokolenie. Ale wychodzi na to, że nie. Oh fuck! Aha. Okej, teraz zdecydowanie musimy się dowiedzieć, co to jest NG. Przestraszyła się. Mhm. Dobra. Czyli mamy tak. Okej, to jest, kurwa, to jest bardziej nasz plan operacyjny. Dobra. To nie jest plan operacyjny, to jest to, co się stało, sorry. Dostaliśmy info od Bana, nikt nie przeżył gry Kakui. Następnym duchem jest Screaming Outdoor. Jeżeli będziemy grać w to cały czas, dopóki nie przegramy, i NG to jest coś, to musimy się dowiedzieć, czym jest. Cześć, Rose. Jesteś na pewno Rose. Jesteśmy przechujami. C'est la vie. Nie pamiętam, co to znaczyło. Co znaczyło c'est la vie? To jest życie? Takie jest życie? No, nie pamiętam. Oh fuck. Ktoś czai? Dlaczego się załamałem?
Możecie zapozować film i napisać. Jak zwykle pierwsza osoba, która poprawnie odgadnie moje myśli, dostanie nagrodę niespodziankę. Jedziemy dalej. Ile mamy nagrania? 24 minuty. What kind of name is that? Czyli jesteś oszustką w sumie. Nie, w tej grze albo jest oszustką, czyli jakimś złodziejem, kanciarzem, albo faktycznie jest magikiem, nie tak jak Zatana. Okej. Nie, spoko, podobają mi się. Ogólnie postanowiłem być miłym ziomeczkiem, nie? Bo mam taki skurwysyński awatar. Dobra, zaczniemy o duchach. Kurwa, nie interesuje nas, co to są duchy. W sumie to prawda. Gorąca modlitwa? Egzorcyzmy? Przyjebanie z deski? Pamiętam. Jimmy Carr mówił, że ma najlepszy sposób, żeby rozpoznać, czy mieszkanie, czy dom jest nawiedzony. Nie jest. Dogośnijcie. Mega mi się podobało to. Zobaczcie sobie na YouTubie Jimmy Carr Haunted House, czy jakoś tak. Kurwa, znajdziecie na pewno jego shorta. Ostatnio ziomek masę shortów publikuje. Świetny brytyjski komik. No i tyle. Nie będę się tutaj wdawał w dywagację. No dobra, no to już wiemy, że musimy rozwiązać ich problem. Dobra, kim jest Kakuya? No, kurwa, chciałbym z Kakują zagrać w kulki na przykład, albo w warcaby, nie? A my musimy tutaj zapierdalać duchy. Co to jest NG? O Jezu. Zaraz wracam. Okej. Jestem. Zjadłem sobie część już. Okej.
Dokładnie tak. Dobra, czyli oni muszą się znać od dawna. Jesus. Świetnie. O. Rumors of screaming outdoor. Będzie dobra muzyka. Świetna jest ta muzyka, uwielbiam ją. Okej. Jednak zajrzał. Crane's Wife, Pandora Box. Chuju, zażyczyłeś sobie 10 tysięcy jenów. Skończyło się na 5, które przegrałeś. Okej, spoko.
Mhm. No okej, okay, dobra, zrozumiałem, że szukamy krzyczącego autora. Ta przynajmniej jest szczera. Czyli włamiemy się do chałupy tamtego i zrobimy sobie inwestygację, tak? Spoko. Inwestygację. No kurwa, pozbieramy śmieci, które okażą się potem mega bardzo przydatne. Jasne, jakby. Cieszymy się. To jest dobre powiedzenie. Głupcy idą tam. To jest luźne tłumaczenie. Głupcy idą tam, gdzie anioły się boją. Dobra. Zanim udamy się na wyprawę, opierdolę sobie trochę makaronu. Nie pamiętam, jak się ten catering dietetyczny nazywa, ale całkiem niezły jest. To się nazywa intermisja. Tu. Dobra. Okej, pójdziemy tam sami. Dobra. Druga notka. Spotkaliśmy podejrzaną magiczkę. Autor był, mieszkał sam. Coś krzyczało. Ktoś się włamał i chuj. I popełnił samobójstwo. Właściwie popełniła, bo to była ona. Jeżeli dobrze pamiętam. Okej. Dobra, zamknij mordę. Dobra. Dwie albo trzy godziny.
dwie albo trzy godziny będą wystarczające, żeby się włamać. Na co Ban stwierdza, że prowadzić dochodzenie. Nie, no, włamujemy się do mieszkania. Okej. Dobra, wpierdalamy się tam. A, dobra, spoko. Najpierw sobie oczy wyczyszczę. Matko Chrystusowa, zostawić kurwa telefon na chwilę. Dobra, nieważne. Łyczek na drogę i jedziemy. Dobra, zaczniemy sobie. Nic ciekawego. Teraz. Okej, wzięliśmy jego płytę. Dobra, tutaj. Nie, przestałem sprawdzać, czy mogę sprawdzić krew, bo zawsze mi gra pokazuje, że mam gdzieś ślady krwi. Okej. Wszyscy czekają, no spoko. Mamy coś jeszcze, mamy... Okej. Jak kurwa będę mógł rzucić? Come on.
Dobra, czyli nie zapaliło się światło jeszcze. Drzwi. Drzwi się otworzy. A! Yeah! No, coś jest. Myślałem, że będzie chciał spierdalać, a tu... Ah. Aha. Ona się po prostu tam włamała. Okej, okay, spoko. Okej. Okay. Jedno i to samo. Ona ma to w dupie, będziesz jej uczniem i chuj. Będziemy właściwie. Okej. What the fuck? To jest podobnie do klątwy, którą my mamy.
Zajebaliśmy już dwa duchy, jakieś krzyczące badziewiaki nam naprawdę mogą naskoczyć na pędzel. Dobra. Ten ziomek się nadaje do informacji, ale laska wydaje się być dużo lepsza, jeżeli chodzi o sprawy duchowe, więc bierzemy różyczkę. W tym oto momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek naszej wspaniałej gry. Dzięki wielkie za oglądanie. No na razie nie było strasznie, ale zaczęło być ciekawie. Przynajmniej już wiemy, że mamy przejebane, bo Kakuya nie odpuści nam, dopóki nas w gruncie rzeczy nie zabije. Ale mamy trochę więcej informacji na temat laski. Właściwie, no tak, no to jest lalka, ale tam chyba jest duch dziewczyny, kobiety, whatever. Duch demona, nieważne. Więc wiemy już, że musimy się dowiedzieć, co to jest NG. I nie jest to New Generations, tak jak myślałem do tej pory. I zobaczymy. Jeżeli ktoś ma jakieś porady dotyczące krzyczącego autora, Screaming Autor, to bardzo chętnie się dowiem. Jeżeli nie, to... No to trudno, będę sobie przekminiał sam. I tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, dołączcie do patronów kanału, kliknijcie podziękowanie pod tym filmem, zostawcie lajka, udostępnijcie to razem z playlistą, którą oczywiście zachęcam do obejrzenia, bo są tam inne odcinki. To jest jakoś 11 odcinek, może 12, nie pamiętam już. W każdym razie do zobaczenia za tydzień, gdzie przeprowadzimy sobie pierwszą pełną inwestygację, sprawdzenie i zobaczymy, czy natkniemy się na coś ciekawego, szczególnie na poddaszu. Do zobaczenia, miłego tygodnia, znaczy miłego weekendu, bo mamy piątek. Cześć.